Najstarsza część Kozielskiej Fabryki Celulozy, popularnie nazywanej Fabryką Papieru, została uruchomiona w 1892 roku. Ta część fabryki znajdowała się na terenie Koźlaportu, za linią kolejową. Do dzisiaj pozostały po niej tylko fragmenty ogrodzenia i ogromne murowane kadzie usytuowane przy linii kolejowej. I doszliśmy do tego miejsca, o którym mówiłem. Nie jest to zbyt bezpiecznie, więc tylko podchodzimy tam, gdzie widzimy ubity grunt. Te zbiorniki, ja na to mówię kadzie, no ale to są jakieś zbiorniki. One mają około 10 metrów szerokości. Są okrągłe, murowane z cegły i otynkowane. Ten akurat jest romantycznie obrośnięty bluszczem. Tam na dole, jak zobaczymy, się przyjrzymy, to widzimy jakieś otwory, więc prawdopodobnie jakieś spusty, dopusty i tak dalej. O, a po lewej stronie to też jakieś zakamarki mroczne dawnej fabryki. Kolejny zbiornik jest bardziej wyrazisty, bo nie jest zarośnięty. Widać go lepiej. Tu widzimy mur z cegły, tynk. Od wewnątrz widzimy różne otwory, tu będę pokazywał palcem, a tutaj na środku widzimy jakieś urządzenie. Prawdopodobnie to właśnie służyło do doprowadzania. Zresztą tam w lewo jest jakieś takie koryto i to prawdopodobnie służyło do doprowadzania określonych płynów i substancji. Kadzi jest kadzi. No. Tych zbiorników jest raz, dwa, trzy. Zbiorniki są trzy. Są niezabezpieczone, są głębokie, są absolutnie niebezpieczne, więc proszę tutaj nie chodzić. Fabryka celulozy w Koźlu, ogólnie nazywana w Koźluporcie, powstała w 1892 roku. Wtedy też została oddana do użytku i zajmowała się oczywiście wytwórcem papieru. W latach następnych powstała fabryka tam spirytusu, i tak dalej, i tak dalej. Jednak największe lata rozwoju, czyli powstania fabryki od A do Z, to jest 1892. I tu mówimy o pierwszej części, która powstała po tej stronie torów, przy moście właśnie. I w nieco późniejszym okresie, bo zaledwie w ciągu kilku lat, powstała druga część fabryki, którą dzisiaj znamy jako Kofama. Ogólnie przyjęta jest wiedza taka, że fabryka papieru działała do samego końca wojny. Gdy Niemcy ją opuszczali, to w sumie była sprawna w ciągu technologicznym. Po wojnie Armia Czerwona wywiozła z tej fabryki dosłownie wszystko, włącznie z drutami ze ścian. Demolka wyglądała w taki sposób, że nawet rozwalano ściany, żeby tylko wydobyć maszyny przemysłowe te do produkcji papieru. Głównym surowcem, jakiego potrzebowała Kozielska Fabryka Papieru, było drewno. Na wale kolejowym w Koźluporcie znajdziemy pozostałości nieistniejącego już toru, który był bocznicą towarową zakładu. Tutaj mamy nieczynny kawałek właśnie toru kolejowego, już w sumie nieistniejący. Na wiadukcie pomiędzy pocztową a portową. Zakład produkcji papieru głównie bazował na surowcu, jakim jest drewno. Jest to zrozumiałe, oczywiste. A zaopatrzenie w drewno odbywało się drogą kolejową. Więc z tej bocznicy rozładowywano drewno na teren zakładu numer 1, czyli tego pierwszego, tego starszego. I drewno zrzucano z wagonów na plac. Z peronu była wykonana skarpa betonowa ze wzmocnieniami ze stali. Ja próbowałem zlokalizować przed chwilą ten dawny peron, dokładnie tą skarpę, ale to niestety się nie zachowało. Mniej więcej wygląda to tak. Jeśli widać to w obiektywie, tu jest spadek i to była ta skarpa, gdzie wjeżdżał pociąg i drewno zrzucano na dół. No dobrze, ale ktoś zapyta, jeżeli produkował zakład
papier z drewna. Tutaj była pierwsza część zakładu, a tutaj była druga część zakładu, która też produkowała to samo, czyli musiała to drewno do siebie przywozić. To w jaki sposób drewno przywożone tym torem znajdowało się na terenie tamtego zakładu? Odpowiedź jest pod nami. Widzimy barierkę niebieską i drugą barierkę niebieską i zaraz sobie zejdziemy na dół i zobaczymy, w jaki sposób przewożono drewno z jednego zakładu do drugiego. Tam przed chwilą byliśmy na górze, widzimy barierki i sobie pójdziemy zobaczyć to, co pozostało jako łącznik między dwoma zakładami, między zakładem numer 1 a zakładem numer 2. Łącznik ten, taki wiadukt, musiał powstać gdzieś około 1900 roku, jak powstał drugi zakład. Widać, że zbudowany na tyle solidnie, że jak na razie, nawet przy modernizacji linii kolejowej, która teraz ma miejsce, bo tu i peron zmodernizowano, nie przychodzi nikomu do głowy rozbieranie tego wiaduktu. Pytanie jest takie, do czego służył wiadukt? No, samochodami nie wożono. Czyli tu na dole, na podłożu musieliśmy mieć torowisko, bo wiemy, że komunikacja pomiędzy dwoma zakładami odbywała się kolejką. Jeżeli dobrze popatrzymy na wiadukt, jego elementy, to zauważymy osmolenie. Czyli ta kolejka musiała być jakaś taka mała ciufcia. Na początku był to mały parowóz, a potem w późniejszym czasie zakład miał własną sieć elektryczną, więc jeździła kolejka elektryczna pomiędzy dwoma tymi zakładami. Ona też jeździła w innych miejscach, ponieważ te wszystkie place składowe fabryki papieru znajdowały się tutaj w obrębie całego Koźla Portu, jak my to ogólnie mówimy, bardziej po stronie Koźla. Nie wiem, czy dzisiaj możemy przyjąć, że cokolwiek jest jej pozostałością, bo chyba nawet nie znajdziemy tutaj elementów montażu jakichkolwiek dla kolei elektrycznej, ale tego nie wiem. Na pewno znajdziemy jeszcze oryginalny ciąg pieszych. Trudno powiedzieć, czy wyłożony ceramiką, ale to dosyć gruba ta płytka, jest około 4 cm. I w sumie, żeby chociaż miała jakąś sygnaturę, ale nie ma. I w sumie tak właśnie wyglądała komunikacja między zakładem numer 1 fabryki papieru, a zakładem numer 2. Dziękuję za uwagę.